Wszystkim, ja jestem MT Loluś, a to jest przygoda z grą Imetin. Ten serwer jest bardzo ciekawy. Tutaj się pokazują nam na pierwszym poziomie, co do czego służy. Ja przeczytam tylko o Feniksie. Szukamy. Mapa handlowa. Feniks. Nasz zwierzak, który lata za bohaterem i wspomaga go w walce. Zwierzaka można rozwijać i ekspić. Feniksa można zdobyć po wykonaniu misji na setny poziom bohatera usajennego. Dobra, dalej. Dom aukcyjny nie czytam. Było na życzenie, to jest głupie. Rajd dla niskich poziomów. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę i chcesz szybko zdobyć dobry ekwipunek, udaj się na specjalną jednorazową wyprawę. Po jej przejściu dostaniesz wszystko, co jest potrzebne do swobodnej gry i walki. Wieża demonów. Jest podzielona na wieżę prywatną, czyli tylko dla ciebie, i publiczną, która jest dla każdego gracza, co nie? Od teraz możesz udać się na kowala tylko z przyjaciółmi. Beran Souteu. Po przejściu labiryntu Atlantydy V2 i zdobyciu kluczy generałów będziesz mógł stawić czoła smokowi. Trudne te pismo, więc nie czytam tego. To jest wieża wygnańców. Pokonuj potężne stwory i stań do walki z potężnym smokiem. Pokonaj bestie i zdobądź cenne nagrody. Aby móc wejść do wieży wygnańców, musisz mieć grupę składającą się minimum 3 osób. Pustki. Przedzieraj się przez kolejne zastępy potworów i pokonuj czerwonego smoka. Z jego szkatułki można zdobyć najcenniejsze zbroje w grze. Dobra, zacznijmy grać, bo to już jest nudne, a już to pokazuje 2 minuty, więc zakładamy eku i zobaczymy, co dalej. Potka niebieska, potka czerwona. Okej. Mam nadzieję, że już jutro będę taki. Jednego dnia nagram 2 odcinki. Bo to jest sobota i niedziela w takim razie. Ja muszę jeszcze zaległy dzień nadrobić. Moc zwoju męstwa. Nie opłaca się wytracać tych 50, bo dostaje się tylko siła ataku 50 na 3 godziny. Dobra. Autopotów na razie nie włączam. Mogę już iść po zwykłe pelerynki. Nie będę przywoływał już tak jak ciągle. Porobimy analizy biologa w następnym odcinku. Zrobimy misję, nie robimy, bo się dostaje te ekwipunek co na PL-u. Ojej, nie mogę przejść. Dobra, idziemy do handlarki. Ja grałem na żółtych, dlatego trochę nie ogarniam tego, co tutaj się dzieje. Jesteśmy na H4. Dużo ludu jest. Jest godzina 15:34 w niedzielę. Okej. Kupię to. Oj, nie stać mnie. W takim razie bonusy później kupię. Co to? Zakładam. I lecę ekspić. Widzimy się, jak osiągnę 10 poziom. Jesteśmy teraz przed trenerami, mam już 15 poziom, sorry, że miałem wbić 10, ale wbiłem 15. Możemy komuś niedługo dać testa. Wybieram teraz smoka. Jeśli mi się znudzi, to będę mógł też... O, ktoś mnie wkurzył. O nie, zaraz go zabiję swoim surem. Tylko dopiero po odcinku. Dobra. Trening zakończony, sukcesem. Dajemy w pomoc smoka wszystko.
Do dodania w status. Dajemy wszystko w int. Jak widać, nasz bull ma już 11%, 9. Idziemy zrobić teraz 3 analizy biologa, czy tam 4. Filmik już trwa 5 minut, będę nagrywał po 10 minut, więc będę się z wami żegnał już w 9 minucie i coś tam jeszcze. Może będzie jeszcze jakiś bonusik. Jeśli wam się podoba, to subskrybujcie mój kanał oraz dawajcie łapki w górę. Ale tu ładnie zrobili. I robimy pierwsza, to będzie... Głodnych alfa wilków trzeba rozwalać, 5 brzoskwin. Widzimy się, jak już... Zebrałem już 5 kwiatów brzoskwini, teraz oddajemy. Dajemy. Pokrzywy. Kwiaty paki. Korzeń gango. Zrobimy to może jeszcze wszystko dzisiaj. Podczas zdobywania tych 5 kwiatów brzoskwini zdobyłem również 19 poziom, który już niedługo się zamieni. Jeszcze chyba w 20 poziom, 29. Mam nadzieję, że nie skończę tutaj szybko gry i będziemy mogli się cieszyć grą razem. Okej, okay. Zrobiłem. Dostałem jako nagrodę biolog Hearby. O kurde, trudne nazwisko. Dał ci 3000 punktów doświadczenia, 1K oraz broń plus 9. Wafla. No i 89 to jest lepszy. Dobra, czyli to wyrzucamy. I teraz robimy korzenie gango. Widzimy się, jak zdobędę korzenie gango. Do zobaczenia. Dobra, mam już wszystko, co było trzeba. 5 korzeni gango. Oraz parę pokrzyw zdobyłem podczas naszego zdobywania korzeni. Zostało 4 korzenia. Dobra, dajemy dalej. Dobrze. I zaliczony. Dobra. Zostały tylko 2. Tak samo jak mi zostały 2. Dobra, może się uda za pierwszym razem. Jeśli się uda za pierwszym razem, będę się cieszył. Okej. Okay. Zdobyliśmy teraz 33 poziom. 70 tysięcy punktów, 4K, naszyjnik plus 9. Srebrny naszyjnik plus 9. Dobra, zostawię sobie go na razie tutaj, później się go zbonuję. Idę teraz dropić to, co mam dropić jeszcze. Zobaczymy się, jak już jestem, mam teraz 5 pokrzyw i 5 kwiatów kaki. Doszła nam nowa misja. Oj, blokujesz mi, chłopie. Tym razem to będą zęby orka. Zęby orka zrobimy już w następnym odcinku, bo to jest trochę trudniejsza misja. Dobra, dajemy kwiaty kaki. Dobrze jest, zostały 3 kwiaty kaki. Zostało 2 kwiaty kaki. I został 1 kwiat kaki. Dobra, następny. Może się uda. Okej, okay, zrobiłem wszystko. Zostaje 13 tysięcy punktów doświadczenia, 3K, bransoletę plus 9, srebrna branza też się przyda. Oddajemy teraz pokrzywy. Dobra, zrobiłem już pokrzywy, dostałem buty. Muszę się z wami żegnać. Do zobaczenia w następnym odcinku.